Witam ponownie bliska, to znowu ja, Bungo, a my oczywiście kontynuujemy naszą przygodę z grą The Long Dark. Musimy się napić czegoś i będziemy szukać znowu miejsca, gdzie znajdziemy dostęp do skarbca, jak rozumiem, i później dostaniemy się wreszcie, o ile się uda oczywiście, do konkretnej skrzynki i zaniesiemy jej zawartość do Szarej Matki. To zajmie pewnie cały odcinek, więc szykujmy się na masę bólu i cierpienia, bo nie mam pojęcia, w którym domku nasz jegomość się znajduje. Jeszcze się prześpimy odrobinę, tak myślę, że z 3 godziny, żeby był dzionek. Oczywiście jak mi się uda kliknąć na nie podnieść, a śpi. I zobaczymy, ruszymy na przygodę ludzka. Przygoda. Przygoda. Każdej chwili szkoda. Świat jest piękny. Sialalalala. Okej, okay. Czy ja mam coś do picia normalnego? Jak woda? Nie. Roztopimy z litr śniegu i go spożyjemy i ruszymy. Taki jest plan. Wiem, że to się oddala. Wszystko idzie nie po naszej myśli. Oczywiście nie jest tak źle. Ostatnio mieliśmy trochę problemu z wilkami, ale tak mówiąc szczerze, to całkiem daliśmy im w kość. Jestem ciekawy, ile z nich zdechnie po starciu z naszą postacią. Jeden na pewno zdechł. Jest jego truchło przed domem, gdzieś tutaj w okolicy. I myślę, że jeszcze dwa mogą być ciężko ranne. Cholera wie, czy się nie wykrwawią. Nie wiem, jak to działa. Może się za niego przygotamy. Przekonamy. O! Zobaczmy. Jest to jeden trup. Moglibyśmy go spróbować oprawić przy okazji. Nie wiem, jak z resztą wilków. Jesteśmy dalej przeciążeni, oczywiście. Wilki wydają się być nieobecne na ludziska. Zobaczmy. 3 kg miałem ludziska. To jest godzina wydobywania. Godzina. Dobra, może nie. Zbieramy pióra wron. I szukajmy domku. Tamtą drogę sprawdziłem, więc teraz sprawdzimy. Być może tutaj domy stąd. Nie pamiętam. Za cholerę, gdzie ja widziałem dom, który był zamknięty na klucz? Załóżmy, że któryś to mógł być z tych. Tutaj mamy drzwi, mogę do nich wejść o dziwo, mimo że są zasypane do połowy śniegiem. Ale to raczej nie jest ten dom, co? Szuflada jakaś. Widzę, że tutaj nie do końca wszystko zostało przeszukane przeze mnie. Czy ten dom został nieprzeszukany? Tak, nie przeszukaliśmy go w ogóle. Zróbmy to w takim razie. Tkanina jasna. Puste. Na pewno tamtego wilka trzeba będzie, kurczę, oprawić, bo jednak tyle żarcia nie może nam umknąć. Problem jest z tym, że się wyziębimy cholernie robiąc to, więc może ognisko rozpalę obok, bo coś. Prawdopodobnie tak zrobię. Nie będzie to łatwe, bo jest to na otwartej przestrzeni, wiatr wieje, wilgotno. Ciężko będzie. Ciężko będzie. Okej, okay, to jest creepy zdjęcie. Rodzinne. Tak cholernie creepy. Mamy łóżko. Przeszukajmy szufladę. Nic. Może jakieś ubrania ciekawe znajdziemy? Też nie. Skarpety. I znoszona kamizelka puchowa. Znoszony był wełniany szalik. Kamizelka puchowa, mówisz. Ile to jest? 0,5, 2,9. 0,5, 0,5, 10. No nie jest najlepsze. Już lepiej by było, gdybyśmy to rozebrali po prostu na części. I oczywiście powiem wam, że nic tu nie znalazłem. Wartościowego dla mnie. Bo te dobiegania na pewno nie są lepsze. Czykolwiek moglibyśmy je przerobić na części. Więc je wezmę ze sobą. Musimy znowu doprowadzić do 100% nasz stan ubrań, bo to jest jednak jakiś tam bonus. Jestem chyba cholernie przeciążony. Dobra, do tego domku nie wejdę. Tam mamy jeszcze jeden domek i tu mamy jeszcze jeden domek. Tam jest jeszcze jeden domek. Czy on był zamknięty? Nie pamiętam. Okej, ten dom jest zamknięty.
Tamten sprawdzałem. To jest jakaś mała szopka. Czy ja to sprawdziłem kiedykolwiek? Tak, wilki wydają się być wytłuczone. O dziwo. Tak, to już przeszukiwaliśmy. Chociaż tutaj widzę, że jest pusto. Tam jest jeszcze jedno życie. Gdzie co? Spróbujmy ponaprawić trochę rzeczy. To 98, 74 akcje napraw. Robimy się głodni. Chcę pozbyć się trochę niepotrzebnych śmieci, materiałów. Dobra, naprawmy. Ok, 100%. 99, 68. Ok, napraw. Czy nie miałem lepszych butów? Miałem chyba lepsze buty. Miałem te desantówki. Zobaczmy. To jest 1-1. Spróbujmy je naprawić. Zobaczymy, co nam to da. Zaraz wybierzemy, które buty chcemy tak naprawdę nosić. Mamy 89, naprawmy jeszcze. To są 2 kg. Niepowodzenia. No, pół dnia minęło niestety. Powinienem to robić o innej porze, zdecydowanie. To są lepsze buty. To są, kurde, lepsze buty. Chociaż dają nam większą osłonę. Osłonę przed wilgocią mniejszą. Wolniej będziemy chodzić, ale większy pancerz, więc... Ups. Więc je ubierzemy na siebie. Włóż. Podczas gdy resztę tych butów pewnie będę chciał przetworzyć. Godzinę? Uff, wiecie co? Wróćmy się. Godzinę nie chcę na razie spędzać na to. No i tutaj nic nie mogę włożyć. Tutaj też nic. To jest 58%. Jeszcze naprawimy to i ruszamy. Ludziska, wybaczcie, że to robię teraz. Ale zapomniałem o tym na śmierć. Mogliśmy to zrobić wcześniej. Odrobinę. To był błąd z mojej strony. Dobra, jedzmy pałki wodne. Oczywiście nie udało mi się zaoszczędzić miejsca, tak jak liczyłem, że uda mi się zaoszczędzić. Dalej jesteśmy przeciążeni. To głównie tymi ciuchami właśnie. Licząc, że... Wow! Cholernie dużo przeciążenia mamy. Licząc, że... jeszcze 3 kg mięcha będę ze sobą taszczą. Jest to problem. Jest to zdecydowany problem. Ale trudno. Dobra, sprawdzę ten domek na wzgórzu. Cholera, jeżeli ja widziałem ten dom, to ja przepraszam was, ludziska, bo pewnie wy dostajecie teraz tam spazmów oglądając to. Na szczęście możecie przewijać. To nie jest live. Ale nie pamiętam. Nie pamiętam za cholerę, jeżeli widziałem dom zamknięty na klucz. Nie pamiętam. Więc wybaczcie. Jeżeli było gdzieś napisane, musiałem przeoczyć. Ale wydaje mi się, że bym to zauważył. Ten dom wygląda na rozwalony kompletnie. Cholera, może tam ta farma była zamknięta w jakiś sposób. Tam mamy jakieś huby, które mógłbym zebrać. Właśnie, zobaczmy, jaka jest temperatura. Minus 2 stopnie. To naprawdę nie jest wiele. Nasza postać spokojnie to wytrzymać powinna. Jestem też ciekawy, czy drugi epizod... Czy my będziemy cały czas wcielać się w postać, w którą teraz jesteśmy? Czy będziemy ją zmieniać? Czy wcielimy się w kobietę? Bo jeżeli zostaniemy przy tej postaci cały czas, to świetna sprawa, bo tutaj mamy całkiem już niezły gear na niej. Ale widzę, że to jest wszystko puste. Teraz wychodzimy. Ciuchy są niezłe. Dobra, więc to sprawdziłem. Nic tutaj ciekawego nie było niestety. Możemy te huby pozbierać. Zresztą to też miejsce zajmuje. A to jest problem dla nas. Teraz padamy stąd. Poszukamy miejsca innego. Tamtą drogę sprawdzałem. Gdzie? Czegoś nie sprawdziłem. Chyba rzeczywiście to może być na farmie. Czy to ma sens? Czy to ma sens, żeby gościu miał dom na farmie? No, bardzo możliwe, ale... Jeszcze chcę na wszelki wypadek, zanim tam wróżę. Tam są wilki oczywiście. Sprawdzić tutaj ostatni rząd domów. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że ja przegapiłem gdzieś tam jakiś pojedynczy domek wcześniej. No, jest to prawdopodobne niestety. Mówiąc szczerze, to rzeczywiście... Widzę, że tu jeszcze... Wow! Czekajcie.
Czy my tu mamy do czynienia z trzema martwymi wilkami? Tutaj gdzieś też jest jakiś trup. Jest kolejny wilk. Trzy wilki wykończyliśmy ludziskam. Ile? 5 kilo! Wow! No i macie wilki ze swoje, trzeba było nie zadzierać, no. Tu jest jeden i tam jeszcze musi być jeden, jak nic. Pewnie jest gdzieś trup wilka, może to jest nawet tamto. No to ładna sytuacja się odwróciła i to powiem wam całkiem dramatycznie. Dopiero to my uciekaliśmy i to ledwo, a teraz okazuje się, że wszystkie trzy zostały zabite przeze mnie. I no, psie mięso, wilcze mięso. Nie wiem, czy wilki w ogóle mogłyby być jedalne. Znaczy na pewno, no dałoby się je zjeść, ale jak to byłoby smaczne, to nie wiem. Nadchodzą dwa kolejne niestety. Zdecydowanie będziemy musieli tutaj rozpalać ogniska, jeżeli byśmy chcieli je zjeść. Dobra, idziemy na dół. Bo tamte domki były nie do otworzenia. Ja nie wiem, czy na dole jest w ogóle jakiś dom, który mogę otworzyć? Próbuję sobie przypomnieć. Nie przypomniałem sobie, żebym był wewnątrz czegokolwiek tam, co było za zamkniętymi drzwiami. Więc może rzeczywiście tam jest domek, który wymaga klucza. Ale też nie jestem pewien, czy tam w ogóle są budynki z drzwiami. Więc to jest moja sytuacja mniej więcej. I to jest moja pamięć, tak bliska mam. Wszystko mi wypada z głowy. Bardzo szybko. To wygląda na dom z... To jest szopa w ogóle, więc na maczę nie wejdę do środka. Tam chyba już widzę wilka. Tak, jest wilk, przemieszcza się. Czyli prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z nim. Nie mam żadnej pochodni, nic. Nie mam tych herbat całych. I nie mogę biegać. Bo jestem tak przeciążony, więc to jest wybitny pomysł. Tam jest jakiś domek z tyłu. Ja takie mam podejrzenie, że być może do niego da się wejść. To mogą być drzwi ludziska. To może być to. To może być kuźwa to. Jestem pewien też, że w komentarzach mi wszyscy spamują, bo tutaj to jest ten dom. Tak, tak. Ale wiecie. Jakby to było. I to byłby survival. Byśmy zawsze wiedzieli, gdzie mam iść. Shit, on idzie prosto na mnie. Co za skurczyzn, no? O, trochę tam mogę biegać, więc nie jest tak tragicznie. Mogę to nabrzeć? Please. Okej. Okay. Zostaw mnie skubańcu. Pierunie ty. Oh my god. Wolałbym znowu niszczyć ubeń. Jeżeli jest taka opcja. Tego pancerza trochę mam na sobie, więc... To jest tak źle. Dużo królików tutaj mieszka. Jest samochód jakiś. Oczywiście ja już jestem wykończony. Fizycznie. Jeden wilk mnie goni. Na pełnym rozpędzie. Zdążę się schować do traktora. Okej. Okay. Może wilk ścigał tego królika. Chyba tak. Dobra, jest dom. Bliska, oby to był ten dom. Naprawdę, trzymajcie kciuki, bo. Jeżeli to nie jest to, to chyba już wszystko przeszukałem w tym miasteczku. No, szesz ty w mordę, czy ja nie mam kluczy przy sobie? Ja to mogę sprawdzić. Czy to, czy safe, czy mi gra nie zapamiętała? O kluczach? Bank Manager House Key. Zbadaj. No i kurde, mam klucz jakiś. Mam też klucz do Lockbox i Deposit Box Key. Nie mogę otworzyć. Klucz gdzieś w okolicy, no ale... To są jedyne drzwi.
które są zamknięte w okolicy i rozczarowanie jest całkiem spore. Z tyłu coś ciekawego, drewno, rękawice robocze, kawałki drewna. No nie mogę wejść do tego domu, pomimo tego, że mam klucz. Może to nie jest klucz do tego. Może trzeba klucz użyć, tylko że ja nie wiem jak. Czy rzucę okiem do samochodu? O, tu jest klucz. Okej, mamy klucz do tego domku, ale to nie jest ten domek, którego szukamy, niestety. Ewidentnie. To kurde, gdzie jest zamknięty dom? Rzeczywiście tutaj był zamknięty, ale oprócz tego... Said the key was here somewhere. What the fuck? Przybór do szycia, świetnie. Czyli w tym domu coś niby jest? Jakieś półki są. Szukajmy szafki na dokumenty. Jestem zaskoczony. Tutaj mamy... skrzyneczkę jakby zabezpieczoną, no, dobra, mam klucz do niej. Emergency kit note. Bandaże, zapałki, MRE, praca. Przeczytajmy te notatki. Spadaj. Okej, okay. We remember. Nic tutaj istotnego nie było, niestety. Weźmy napój Stacy i może wykorzystajmy napój Stacy. Zjedzmy cokolwiek, co jest najmniej... O, tutaj. To już prawie jest zepsute. Nie wiem, jak batoniki mogą się tak psuć w takiej temperaturze. W ogóle jak to jest możliwe? Żarcie lapsa zjedzmy. Mamy wichury na zewnątrz. Dobrze, że jesteśmy w środku jakiegoś budynku teraz. Jestem ciekawy, jaka jest temperatura tutaj. 7 stopni, jest ok. Przeszukajmy kosza śmieci. Gazety. To mi jest niepotrzebne. Ok, paragon. To nie jest paragon. Final warning. You count with mainland power corp is now serving. Wow, wow, wow. Jesus. Tyle kasy, okej. Okay. Okej, okay, to jest dziwne. Nie wiem też, co tam mówi. Słodki batonik. Wciąż nie znalazłem tego, czego szukamy. Klucza. O, otwierasz zapuszek. Ja wiem, że cię to spowalnia. Stary, wiem, rozumiem. Spróbuję się czegoś pozbyć zaraz. Warstwa orzechowa, jasne. Gazeta, nie dziękuję. To jest puste. Wyrzucimy mnie zbędne rzeczy, ale na pewno nie jedzenie. Na pewno nie jedzenie, okej? Okay. Piecu możemy napalić. Okay. Takie rzeczy do śmieci? A, no to tylko od sąsiada. Huh. Tak, to jest mowa, że flara może je odstraszyć, nie lubią hałasów głośnych. Szkoda tylko, że no, flara tak średnio działała, muszę przyznać. Zostaliśmy zaatakowani, trzymając flarę w ręku, więc no nie wiem. No nie wiem, gro. Stacy, Stacy. Papier, Stacy. No kurde. Mam problem z odnalezieniem. Tu są jakieś chubki.
Czy jest drugie piętro? Wątpię. Nie ma drugiego piętra raczej. Czy ja tu byłem? Nie. Okej, tu jest jakaś walizka. Obdarte rękawiczki z Polaru. Gazeta. Okej. Mogę... Nowe rękawiczki z Polaru. Okej, to są słabsze rękawice. Czyli to też mi nie pomoże. Wełniane rękawiczki. Czy one będą lepsze? Zobaczmy. Słabszą ochronę przed wiatrem dają, ale ile mają procent? 73. Spróbuję. No, spróbujemy naprawić później. Jeszcze nie teraz. Też myślę, że ja tu zostanę na swym łąku. Obdarta koszula. Nowe wełnione skarpety. To może być jakiś update. Chociaż nie, bo mamy wełnione skarpety już na sobie. Darte buty trekkingowe, tkanina. Butów trekkingowych nie będę brał. Zwłoki weźmiemy. Przeszukajmy urnę, może to będzie klucz. Jest! Piętnastka. Tylko, że dalej nie pozwoli nam to tworzyć samej krypty. Ludzie. Lampa naftowa. Mamy jedną, więc nie będę brał drugiej. Kurtka narciarska, o. To jest całkiem okej rzecz. Książki, gazety. Kurtka narciarska. Nowa kurtka przeciwwiatrowa. Kurtka narciarska. To będzie lepsze. To będzie lepsze, na 100% włożmy. Cóż, mamy dostęp do skrytki farmera. Ale co z tego? Skoro do samej krypty się nie dostanę. Radio oczywiście nie działa. Komputer nie jest możliwy do włączenia raczej. No, może w tej szufladzie coś będzie? Też nie. Ale raczej ja jestem ślepy. Więcej książek moglibyśmy napalić w kominku spokojnie. Tak dalej, ale... Kartony... Stąd nic nie wezmę, tutaj nic nie ma. Cholera, no. Przeszukane. Tutaj nic. To przeszukałem. Jest kolejny karton. Jakieś chubki. Tkanina. Jest po prostu stół. Mamy łazienkę. O, tu może być coś ciekawego. Zdarza pewnie. Woda utleniona, jasne. Kosz na śmieci? Przeszukajmy. Wątpię, żeby wyrzucić do kosza na śmieci klucz. To jasne cholery. Kurde, jak tutaj coś jest i to przegapię, to się pochlasnam. To się dosłownie pochlasnam. Żadnych notatek, nic. Search the Milton Farmhouse for a safety deposit box key. Retrieve the container of the... Contains of the safety deposit box and return it to Grey Mother. No, niby zrobiliśmy część z tego zadania, tylko że... Bank Vault. Houses in Middleton. Czyli dalej nie znalazłem odpowiedniego domu ludziska. To jest konkluzja, tak mi się wydaje. Dobra. Zróbmy tak. Akcję napraw. Naprawimy tą kurtkę. O, nie udało się. Wymagane. Okej. Trzeba poprzetwarzać trochę rzeczy. Możemy przetworzyć to. I akcję napraw. To się może zrobić za ciemno na naprawę. Ile mamy?
72%. Przydałoby się jeszcze to poprawić. Akcję przetwórz. Teraz będziemy znowu spragnieni. Akcję napraw. Tak. Cholera, ta wichura może kompletnie pokrzyżować nasze plany, jeżeli chodzi o dalszą wycieczkę. Musiałem gdzieś przegapić dom jeden. Jak nic. Po prostu musiałem gdzieś przegapić domek dodatkowy. Pijmy się. Zobaczymy, jaka jest temperatura teraz. 9 stopni. Odczuwalna na mnie, więc jest okej. Okay. Do pozyskania materiału potrzebujesz narzędzia siekiera. Czy ja nie mam siekiery już? Zjedzmy cokolwiek. Zobaczmy, jak jesteśmy przeciążeni. Wow, cholernie jesteśmy przeciążeni. To jest 5 kilo. Samo to waży 5 kilo. To waży całkiem też sporo. Wiecie co, ja to wywalę. Nie wiem nawet, do czego bym miał tego użyć. Tego mam całkiem sporo. Opa. Z pół kilograma wywalmy. Właściwie... Wezmę książki stąd i chyba zrobię ognisko po prostu z książek. Rozpalimy w tym piecu tutaj i spróbujemy przetrwać noc. Przy okazji może przerabiając większe rzeczy na materiały surowe i tyle. Zaraz coś czuję, że nie będziemy mogli się ruszać. No, w kominku nawet mogę napalić. Nie wiem, co jest bardziej wydajne, może kominek. Okej. Rozpal ogień. Chyba mam łóżko od razu. Czyli gdzieś w Milton jest jeszcze inny dom, do którego nie zauważyłem i on wymaga klucza. Gdzie? Ja jestem ślepy. No ale przynajmniej mamy klucz do skrzynki farmera. Więc to jest plus. I wewnątrz krypty będę mógł otworzyć dwie skrzynki. Dobra. Tutaj opał. Za 2 godziny opał. Okej, okay, świetnie. Czy ja mogę coś zrobić do jedzenia? Zupa pomidorowa. Świeże brzoskwinie. Puszka kawy. Czy ja mogę coś wykraftować? Mogę, wytworzę. To wytworzymy. Wytwarzaj. Okej, wytwarzaj. Wytwarzaj. Dobra, może mi się skończyć ten... za niedługo. Opał, ale to nie nic, bo tak naprawdę nie jest mi potrzebne, to jest wystarczająco ciepło. Czy coś mi się właśnie spierdzieliło, jeżeli chodzi o żarcie? Tak, fuck! Musimy być bardziej ostrożni. Jeżeli o to chodzi. Mam 57 minut. Dodajmy tego węgla. 4 godziny. Dobra, nie będzie, to trochę odchodzi naszą postać. Dobra, czy ja mogę coś tutaj wymienić? Zobaczmy, co mamy. Tutaj nic. To by się przydało naprawić. Okej. Okay. 97%. To przydałoby się wszystko przetworzyć. Przed akcję. To jest. Daje. Dobra, wszystko będę przetwarzał. Co się da. Akcję przetwórz. Okej, okay, akcję przetwórz. Okej, okay, akcję przetwórz. To akcję przetwórz.
Jestem ciekawy, czy to redukuje nam wagę, czy ją powiększa tak naprawdę. Cholera wie z grami. Tutaj co mamy? To jest słabsze, o dziwo. Mimo, że ma 90%. 0,5, 0,5, 0,4. Wątpię, żeby to okazało się lepsze. Przetwórzmy tą koszulę. Jestem zaskoczony, że kurde, bluza z kapturem jest słabsza niby. Wiecie co, aż spróbuję ją naprawić. Zobaczymy, czy nie będzie to jakiś jednak pozytywny efekt dla nas. Ja wróć i zobaczmy. Jest, włóż. Chociaż tak naprawdę nie rozumiem dlaczego. To ma lepszą ochronę przed wiatrem, słabszy pancerz. To właściwie tyle. No dobra, niech będzie, że to będę nosił. Bluzę z kapturem. Przetwórzmy tą koszulę. W takim razie, ja mam nadzieję, że to nie było lepsze. Nie, nie powinno być. Okej, okay, spodnie się mają dobrze, rękawiczki się mają dobrze. Tu mam kilka rękawiczek do przetworzenia. Już połowę nocy tutaj siedzimy. To i dobrze, bo zaraz się pójdziemy położyć i wstaniemy, będzie środek dnia, mam nadzieję. To jest intrygujące. Spróbujmy naprawić te rękawiczki. One mogą być lepsze od naszych... Zdecydowanie jak MMO, ulepszamy nasz gear. Enchanting. O tak, to są lepsze rękawice. To w takim razie te przetwórzmy. Dobra, tutaj już jest spokój. Skarpetki raczej mamy słabsze. Ojej, ile ja ich mam. Też nie dużo. Nie wiem, czy mi się chce to robić teraz. Jak z naszą wagą stoimy? 40 kilo mam przy sobie. Jakim kuźwa prawem? Mam trochę tych chubek. Sidła. Czego ja mam za dużo? Chyba jedzenia mam cholernie dużo przy sobie. Powinniśmy je gdzieś w lodówce trzymać. Wyrzućmy to, wyrzućmy to. Akcje. Nie mogę tego naprawić. Topór mi się rozpierdzielił. To niedobrze. To niedobrze. Akcje na pełni. Okej. Okay. Chyba idziemy spać. Tylko przydałoby się coś zjeść. Tak, zjedzmy... to. Zjedzmy... na wyraźnie to. I... to. Napijmy się wody. Zatrucie pokarmowe? Poważnie? Antybiotyki? Nie wiem, czy... czekajcie, jaki jest sposób leczenia tego zatrucia pokarmowego? Jeden z swoich posiłków spowoduje zatrucie, nie trzeba przecież samo leczenie, ale co? Co to jest? To mogą być antybiotyki. Batonik musi mnie zaraził. Okej, okay, spróbujmy użyć tego. Weź antybiotyki. Czy to nas podleczyło? Dwa! Mam użyć dwa antybiotyki? Oh, come on. Leczenie przyniosło skutku. Wiesz co? Kurde, ale to niedobrze. Spróbuj zrobić tą kawę, herbatę. Ale pytanie jest takie, czy tamto... przygotujmy to. Woda pitna jest potrzebna. Litr. Na 8 minut, o kurde, nie zauważyłem tego, anuluj. Ach, nie mam nic, co bym mógł dodać do opału. Shit. Czy to mi życie zabiera? Pośpimy do rana. 7 godzin. Mam nadzieję, że to mnie nie zabije, to zatrucie. To nie idzie dobrze, zatruliśmy się batonikiem. Utknęliśmy w tej chacie. Jestem odwodniony. Dobra, ale zatrucie wyleczone. Bo dalej jest noc. Pozwólmy się szybko czegoś, co jest jeszcze bliskie zużycia, na przykład tego.
Dobra, która jest godzina? Jest taki ranek prawie, że jest wiatr na zewnątrz. Pozostało są 3 godziny, to przespimy się te 3 godziny, żeby być wyleczonym z tego na 100%. Cholera ludzie. I dalej nie znalazłem tego domu. Dalej nie wiem, gdzie on jest. Wyleczono, zatrucie. Okej, świetnie. I dalej jest taki wiatr olbrzymi. Dobra, słuchajcie, musimy stąd spadać. Tutaj więcej rzeczy nie znajdę. Zużyłem cały opał, jaki miałem. To się mówi trudno, ale potrzebujemy. Potrzebujemy znaleźć ten dom, w którym mieszka szef. O mój Boże! O Jezu! 17 stopni! Okej, to nie ma sensu. To nie ma kuźwa sensu. Nie ma sensu stąd wychodzić. Czy ja tutaj znajdę jakiś opał? Bo jeżeli tak, no to. Może przygotuję jakieś żarcie jeszcze dodatkowe. Musiałby luzem stać. Mogę kartą wziąć. 27 minut, 100 kalorii. 3 chubki, no nie wiem. No nie za bardzo, nie za bardzo. Trochę gazu wziąć, pod pałki. Jak jesteśmy przeciążeni? Bardzo? Cały czas całkiem sporo. No cholera. Aż mi się nie chce tego robić. No nic, prześpił mi się godzinę. Jeszcze jedną. Czekajmy, aż to minie wszystko. Cała ta burza. O, chyba się uspokoiło. No i dobra. Jaka jest temperatura na zewnątrz? Minus 8. Może jest lepiej. Dużo lepiej. Raz jedyne, co musimy zrobić, to znaleźć chatę. Tam przegapiłem. I cholera wyjdzie, może być. Kurde, wilk mnie ściga. No, abyśmy szybko się znowu wnieśli. Dobra, chyba mnie zignorował. Oby tak było, bo... Naprawiać znowu całe nasze ciuchy. Nie za bardzo mi się to uśmieją. Dobra, przed siebie, prosto przed siebie. Wracamy do Milton. Z połowicznym sukcesem. Z tym, że wciąż jest jedno miejsce, którego nie znalazłem. I cholera wejdzie, ono może być. Nie mam pojęcia. Jak ja mogę przegapić dom zamknięty? Mam wrażenie, że sprawdzałem większość z nich. Naprawdę mam wrażenie, że sprawdzałem większość z nich. No dobra. Coś być na moście. Na pewno nie dom na wzgórzu. Wydaje się, że po lewej stronie też nic nie było. Tutaj coś jest. Że chyba to sprawdzałem. Tam jakiś most był. Ale to jest chyba most wiodący do kościoła. Na którym też byłem. W którym właściwie też byłem. Więc no nie za bardzo. Te domy, 3 sprawdzałem. Ten dom? Czy to jest ten dom w ogóle? Czy ja go sprawdzałem? Musiałem sprawdzać, bo słyszę huśtawki. Pamiętam, że byłem obok huśtawek. To nawet nie znam, to jest jakaś szopa. Tu jest dom szarej matki. Te 3 sprawdzałem. Ten jest... Może ja, kurde, nie dostrzegłem jakiegoś domku, do którego tak naprawdę... który wziąłem za takich, do którego się w ogóle nie da wejść, bo... miał drzwi. Wydawać by się mogło zabarykadowane, na przykład taki. Czy do tego mogę wejść? No nie.
Tutaj są dwa domki. Spróbujmy te. Też wyglądają na zabarykadowane. To wygląda na takie, do którego się nie da wejść, niestety. Jeszcze raz. Bądźmy bardzo dokładnie. Nie. Ten nie. Dobra, ten. A już przestań być głodny. Właśnie wpieprzyłeś tony rzeczy. Ten też wygląda na... Tak już naprawdę na pierwszy rzut oka na zabity deskami. No i jest. Okej, okay, czyli nie te tutaj. Tam jest wilk. Tutaj raczej więcej domów nie ma. Dobra, mamy tutaj dom szary matki. To wiem, że nie. W tym pojeździe raczej nic nie ma. Idziemy dalej, prosto przed siebie. Gdzie ja mogę przegapić jakiś domek, do którego można wejść? Szukamy domku z zamkniętymi drzwiami. Ten? Nie. Każdy domek sprawdzam. Ten? Jest, ma drzwi otworzone. Ten? Otworzone drzwi. Ten? Ten wygląda jakby był nie do wejścia. Nie jest do wejścia. Okej. Okay. Pogoda się ładna zrobiła. Cudownie. Tutaj nie ma sensu wchodzić na razie. Ten domek obok pick-upa wygląda na zabity deskami. No i jest. Ten domek tutaj też wygląda na zabity deskami. I jest. Tutaj mam mały domek. Chyba szef banku by miał większy, ale sprawdźmy. Z otworzone drzwi ma, czyli to jest nie ten domek. Zmartwił wilk. Ile ma? Zamarznięte 3,9 mięska. Ten? Zamknięty. Ten sprawdzałem. Tu są dwa. Chociaż to mogą być, kurde. To mogą być te domy, dziecka, czekajcie. Może wreszcie. Ja już naprawdę bardzo dokładnie przeszukuję rzeczy. Czy dokładnie się nie da. Każdy. Każdy domek sprawdzamy. Tutaj coś jest w środku? Nie wygląda na to. W schowku coś oczywiście może być. Ten domek? Otworzony. Tutaj jest jakaś flaga może. To jest to? Tak! Mamy! Okej. Okay. Sukces, ludziska! Sukces! Okej, okay. Ale co tutaj znajdziemy? O tym przekonamy się dopiero w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Jak zwykle zapraszam o 19 na... Okej. Okay. Oczywiście zapraszam na codzienne streamy o 19 na Twitch TV. Bungo 21 i tak, dzięki za oglądanie. Do następnego razu, ludziska. Trzymajcie się.